O rewitalizacji Parku Podłęże mówiło się od bardzo dawna. Miejsce rekreacji i spotkań mieszkańców jednego z największych osiedli w Jaworznie wymagało gruntownej przebudowy. Wyczekiwana przebudowa ruszyła w 2018 roku. Remont parku zakłada wymianę i stworzenie nowych alejek, punktów rekreacji i odpoczynku, ławek oraz oświetlenia. W parku znajdziemy także grille, stoły z ławami, specjalne miejsce na ognisko i miejsce do poboru wody. Miłośnicy czworonogów będą mogli korzystać ze specjalnego wybiegu dla psów, który zostanie podzielony na dwie części. Pierwszą z urządzeniami do treningu oraz drugą zupełnie pustą. Projekt zakłada też budowę orlika z boiskami do koszykówki i siatkówki oraz boiska do piłki nożnej. Planowane jest także zbudowanie asfaltowego toru rolkowego. Teraz pozostaje czekać jedynie na zakończenie prac. Teren parku wciąż jest placem budowy, jednak obiecany efekt końcowej inwestycji dodaje mieszkańcom cierpliwości.